Poczytalność, trzy kropki. W ogóle. Nie no, ogarnij się, kurwa. Jego poczytalność to trzy kropki, a moje to już jedna. Naprawdę, to jest już przegięcie pały, co się tutaj dzieje. Jak jeszcze czytam tutaj w waszych komentarzach, że to są jeszcze gorsze miejscówki. Nie no, ogarnij się wreszcie, Daniel, bo aż mi jest. Idziemy w takim stanie i chuj. O, zostały ostatnie drzwi. Coś tam jest. Nie mogę tej drzwi otworzyć, a ciągle coś tam syczy. Jezus. To zostaje jedna opcja. Pójść się do tego skrzydła północnego, a mi się naprawdę nie chce wracać tędy. Kurwa, krew. Jakoś taki posrany nie jestem bardzo, ale całego mi ciarki przechodzą. Dosłownie jest mi zimno. Ja pierdolę. Kurwa. Proszę tutaj te drzwi. Tutaj, tutaj, dawaj, 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 dawaj. Cholera, gdzie było to łóżko? Nie no, muszę się odlać naprawdę, ale nie pierdolę. Dostanę prostaty, ale nie idę dzisiaj się odlać. Pewno nie teraz. Tu było to miejsce. Kurwa, no jest. Północne skrzydło. No to co? Idziemy. Co kurwa? Teraz mi to mówisz? No to stary... młotkiem? No tak. A teraz tam nie chcę schodzić. Dobra, idziemy. Amnezja to jest chyba najgorsza gra, jaką mogłem sobie w ogóle wybrać do Zagrajmy Wy. Następną grą, jaką sobie wybiorę, może będzie Piła albo Doom 3, bo słyszałem, że też jest dobry, ale... wątpię, żeby był straszniejszy od tego. To jest już przegięcie pały. Wiem, że teraz mod wyszedł do Amnezji. Znaczy mod, dodatek. Justin chyba. Że tą babką... sorry. Że tą babką właśnie jesteśmy, co... jest taka faza. Tą babką jesteśmy, co ten... wypadł. Co tutaj tak drzejapę. W tych lochach i... jaki ty silny, Daniel, jesteś, wow. Nie, naprawdę za dużo zużywam tego dziadostwa. Za szybko mi to idzie. Ja wolę to wszystko przesunąć, bo jakbym miał się tutaj chować, czy coś w tym stylu, to... dobra, muszę zapamiętać, tu są kamienie. A z drugiej strony? Tu jeszcze jest drugi korytarz z tego, co widziałem. O! Tu jeszcze jest blokada. W ogóle ten tunel do tego drugiego skrzydła północnego jest naprawdę taki wąski... pojebany trochę.
kuchnia. Do żadnej kuchni się teraz nie wybieram. Ani drgnie i bardzo dobrze. Kutka doskonałe skanie, a jestem z drugiej strony. Wiecie, nie cierpię tutaj łapać za drzwi za cokolwiek, bo wiem, że zaraz się jakiś skrypt uruchomi, jakiś potwór wybiegnie, czy... Nie, tu coś czuję, że się stanie pojebanego. Ja coś naciskam escape. No nie, już schody to nie. A, tylko drzwi. Zamknij się ładnie. Tu się nic nie dzieje, widzę. Spokojnie. A, zapomniałem, kurwa. Się do ognia dotykam. List sobie przeczytam zaraz. Muszę się rozejrzeć tutaj. Świnie? Kurwa, kwas! Laudanum? O właśnie, to trzeba napełnić tym kwasem. Jeszcze bym tego w ogóle nie wziął, to... Jezus, nie o to mi chodzi. To też mi nie chodzi. Sorry, muszę zgasić, bo za dużo tutaj marnuję tego. Krzesiwko. Na jakiś słoik, żeby to napełnić. No co ja tam mam w ogóle wziąć? Dobra, list. 2 August 1839. I have arrived at the village of Altstadt. It's a haven in the midst of a vast forest and the last stop before my final destination. I've arranged for a bed at Der Mühle, the village's only inn, and am now waiting for the sun to rise. I try to sleep. They are dead because of... Ej, straszne. Gdzie tu jest... Oliwa, dobrze. A to może? No chciałem tu wziąć, no w co ja mam napełnić ten kwas? Co za pojebana mapa. W ogóle zawsze miałem jakiś słoik. Tak, prosiaka. Tutaj wrzucę może. O stary! Ale to żre! Dawaj. Nie da rady. O, jak to jest kuchnia, to... Tutaj nic na pewno nie ma? Ja to chcę w coś napełnić. Chcę iść i od razu ten drzwi zrobić, bo... Chleby. W ogóle jakieś takie zielone. O, nie wolno rzucać chlebem, zapomniałem. O, tu już nawet chleb nie jest. Dobra, idziemy stąd. Dobra, wiemy, że w kuchni mamy kwas, ale nie mamy tego dziadostwa. Tutaj coś nie tak... Kurwa mać! Tak czułem! Wypierdalaj, kurwa, wypierdalaj! Ja pierdolę, chowaj się za tym świniakiem swego. Myślałem, że ktoś u mnie w pokoju drzwi otworzył. Ale pojebana akcja. Nie podnoszę nawet głowy, nawet nie mam mowy. Ha, zrymowało się. Nie mogę w ogóle wstać. Tu w ogóle nikogo nie ma już chyba. Zaraz zobaczymy. Ej kurwa. Wiecie co, już mnie ta gra tak bardzo nie przeraża po tej jednostce, bo na jednostce widziałem gorsze rzeczy o wiele. Ale te potwory dalej mnie przerażają. No tylko rozwalił drzwi i se poszedł, nie? Ale
Uciekanie przed nimi to jest katorga. Wijam tutaj, bo się dziwnie czuję. Czyli tak, musimy załatwić sobie słoik. Słoiczek, żeby ogarnąć kwasik. No i znów schody. Magazyn. A to w magazynie są potem jeszcze takie cyrki, że można się zesrać ze strachu. Co to było? Kurwa, co to było? Nie. Ja pierdolę, dosłownie jakby jakaś skrzynka się ruszała. Cele numer 2 to są pewnie, ni chuja tam nie idę. Ja pierdolę. A, dlatego ktoś kaszelek ma. Tak, cele... To już numer 3 są. To ja gdzieś chyba dwójko minąłem. Kuchnia tam jest, dobra. Boże, nie do magazynu tylko. Kurwa, to jest coraz głośniejsze. To niby za tym kamieniem było tutaj z boku. Wiecie, chyba zaraz włączam grę i włączam Minecrafta, bo muszę wyluzować. To dla jego własnego dobra? O, co tutaj biega? Ile tu jest korytarzy? Ja pierdolę. Nienawidzę takich rzeczy. To już wolę, jak mi gierka prowadzi za rączkę. Jezu, jakieś schody jeszcze tutaj? W pist. Błagam, zamknij ryło. Co? To tutaj jest. Za tymi drzwiami, na 100%. O kurwa. Ja pierdolę, ten człowiek. O, jaki tyłeczek. Już się taki straszny nie wydajesz. Ej, to trochę posrane, że oni teraz są trzymani tutaj. Weź, wypad z tym kulasem. No to on się tak rusza? Dobrze, oliwa. Ja coś czuję, że chyba on uderzał głową w tą ścianę. Tak mi się przynajmniej zdaje. Po prostu zarewał gościu i mu się nie dziwię. Drzwi zostawię otwarte w razie ucieczki. Ja pierdolę. Wiem. Te fazy tego gościa to są chyba najgorsze. Co to jest? Krzesiwo? Nie, na razie mi się zdaje, że ta gra jest jakaś taka mniej straszna jak wcześniej. Te potwory... potworków jest mniej. Co wy pierdoliście, że w więzieniach jest tyle potworów? Wkręcacie, żebym się jeszcze bardziej obsrał pewnie. Zostawiam otwarte drzwi w razie ucieczki. To co to za room? Tutaj liścik jest. Ja już czuję, że jak wyjdę z tego pomieszczenia, to zaraz coś będzie, trzeba uciekać. Już tak czuję, bo... to jest ostatni pokój, zawsze tak jest. I feel like I have fled the world and all its worries. Brandenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with tower. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well-versed in world. As the sun sets on Brandenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange... Do tego Aleksandra trzeba było chyba zawalić. Już niech nie mówi, że te potworki to są jego lokaje. A, nie mogę odpalić.
Kurwa, 6 lampionów to za szybko schodzi, naprawdę. Jest. No.